były tutaj składane pozdrowienia, więc ja też przywożę z Warszawy i nie są to życzenia takie pozdrowienia na kredyt, ale ja naprawdę zapytałem ich o to. Dziękujemy. Dziękujemy. Musimy pozdrowić. Dzięki. Jesteśmy w Łodzi. Widzicie, że już tutaj w tym mieście, dzisiaj pomiędzy godziną 6 a 6.58 poszła audycja w takim radio Parada, takie muzyczne radio. To jest czwarte radio na waszym rynku, jeśli chodzi o słuchalność. I od lipca nadajemy w każdą niedzielę między 6 a 7 z rana. W każdą niedzielę idą audycje rozważania Ewangelii według świętego Jana. Także zapraszam do tego. Również nadaję tutaj radio Wnet. W poniedziałku do piątku o 7.10 z rana, kropla wieczności, minuta i 10 sekund. Także Ewangelia jest również w mediach tutaj w waszym miejscu. Można słuchać tego również w komórce, radio Wnet, FM, online i sobie możesz taki budzik zrobić. Boże Słowo cię obudzi przez minutę, jakąś miejsc Bożego Słowa dostaniesz. Więc 7.07 a 7.10 każdego dnia od poniedziałku do piątku. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy pamiętają i wspierają głos Ewangelii. Dziękuję za wasze modlitwy, za wsparcie finansowe. Nie wiem, kto to robi, kto jest zbyt dużym, to ogarniał, ale jeżeli są takie osoby, serdecznie dziękuję. Dzisiaj jesteśmy w 60 stacjach radiowych w naszym kraju, regularnie współpracując i nadając programy. Nie wiem, czy pamiętacie, co się stało 11 września 2001 roku. I gdzie byliście w ten czas? Ja byłem w Tatrach, na wysokości prawie 2000 metrów i nagle dopada mnie telefon, dzwoni moja Ania, młodsza córka i pyta, tato, czy to koniec świata? A ja mówię, ale o co chodzi? No i ona mówi, że siedzi przed ekranem telewizora i widzi samoloty, które się wbijają w te World Trade Center, te dwie wieże. One po jakimś czasie się zapadają. Ja byłem w górach, w tym miejscu i myślę, że już w naszych umysłach, tych ludzi, którzy są odpowiednio już posunięci w wieku, pamiętacie te obrazy zaatakowanych wieży i ten moment, jak one zaczynają się zapadać, prawda? Zostały zaatakowane przez samoloty. I myślę, że w ten sam sposób zostało zaatakowane wielkie posłannictwo, o którym mówi Nowy Testament. I dlatego wypełnienie tego posłannictwa załamało się w Europie, w zachodnim świecie i w wielu innych miejscach. Kilka faktów na temat ewangelizacji. George Werwer, taki człowiek, który założył taką organizację, że to stoi na czele Operation Mobilization, mówi tak, że jest wiele raportów na świecie, które mówią o setkach tysięcy, o milionach ludzi nawracających się w różnych miejscach świata, którzy w Chinach, w Afryce, ale ten George Werwer, którego ludzie pracują w ponad 100 krajach na całym świecie, powiada, że często nie widzą tych nawracających się milionów. Często te raporty są robione pod pozyskiwanie funduszy, więc liczby lubią rosnąć. Nie wszystko, co jest napisane w chrześcijańskim czasopiśmie, niestety jest prawdą. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt. Jest wiele raportów o zbawieniu ludzi na świecie, które są prawdziwe i mamy się z tego cieszyć. Są skuteczni ewangeliści na świecie, w którym żyjemy i są wśród nas. Powinniśmy się z tego cieszyć, ale nie powinniśmy się za nich chować. Często ewangelistów wysyłamy tam, gdzie my sami nie możemy dotrzeć, ponieważ są ewangelistami, ale to jest jedna z fundamentalnych służb, jaka została dana Kościołowi. Wielkie posłannictwo, generalnie mówiąc, załamało się w tym, co nazywamy zachodnim światem. Większość chrześcijan żyjących w naszej części świata w swoich codziennych czynnościach nie zwiastuje już Ewangelii ludziom, wśród których żyje. Nie chcę nas, że tak powiem, niepokoić, ale gdybym zapytał, ilu z nas w ciągu ostatniego tygodnia, czy w ciągu ostatnich 24 godzin dzieliło się Ewangelią, to nie byłoby więcej niż 4% z nas, którzy to zrobili w ciągu ostatniego tygodnia.
Takie są fakty. Ewangelia Marka mówi, idąc na cały świat, co mam robić? Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I zawiedliśmy i coraz bardziej zawodzimy w wypełnianiu tego nakazu Jezusa. Jeżeli tego nie czynię, to znaczy, że to wielkie posłannictwo załamało się w moim życiu. Jest taka grupa badająca, Barna Group, i oni powiedzieli, że około roku 2000 na tym rynku północnoamerykańskim Amerykanie wszystko wierzą, marzą, mierzą, ważą, ale doszli do wniosku, że 75% ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, nie potrafiło zdefiniować tego, czym jest wielkie posłannictwo. 75% z ludzi, którzy chodzą do ewangelikalnej wspólnoty. Ja tylko raz, nie może nie raz, ale byłem na to do spadania Niagara. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś płynie łodzią i zbliża się do tego progu, tego wodospadu i nie wie, że ten wodospad tam jest. A na brzegu widzisz grupę chrześcijan, którzy robią porządne rzeczy, tak jak robią chrześcijanie porządne rzeczy. Tylko jest jeden problem. Ci chrześcijanie siedzą plecami odwróceni do tych ludzi, którzy są w tych łodziach i zbliżają się do progu tego wodospadu. I chciałbym tak dla pewnej prowokacji pokazać wam teraz fragment filmu, który będziemy kadry rozpoznawali, ale przez chwilę obejrzyjmy ten obraz. Jakbyśmy zgasili to światło na lepszej jakości obrazu. Tak, to jest to poprawę. Zawrócić szalupy. Płyną po nas. Wytrzyma jeszcze chwilę. Bali się, że wrak ich wciągnie. Teraz zawracamy. Błagaj. Pomóżcie mi. Pani nie rozumie. A jeśli zawrócimy, zatopią łódź. Pociągną nas na dno. Przestań, pan. Ale się boję. Dziewczęta do wioseł. Jesteśmy na środku północnego Atlantyku. Chcecie przeżyć, czy wolicie zginąć? Nikogo tu nie rozumiem. Tam są wasi mężczyźni. Mamy dość miejsca. A będzie więcej, jeśli pani nie zamknie jadaczki. Titanic, wiemy, to taki niezatapialny statek. Ludzie często żyją, podchodzą do życia tak, jakby to życie było niezatapialne. Ale wiem, że tak się nie dzieje, że życie nie jest słodką bajką. I często ludzie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach i próbują w różny sposób nadać sens własnemu życiu. Trzymają się konta, pracy, kariery. Próbują nadać sens swojemu życiu, swojej egzystencji. A ludzie siedzący w szalupach trochę przypominają nam chrześcijan. Zostali uratowani. Są bezpieczni, ale jest jeszcze jedna rzecz, która łączy ten obraz często z życiem chrześcijańskim. Po prostu my czujemy się bezpieczni w czterech murach swoich kościołów i nie dzielimy się Ewangelią. Jesteśmy bezpieczni. Gdy tego nie czynimy, gdy chodzimy do ludzi, jesteśmy tak samo egoistyczni, jak ci ludzie w szalupach, którzy nie chcieli wrócić po tych, którzy potrzebowali pomocy. Powiesz, no ale ewangelizacja nie jest moim darem.
Czy to znaczy, że jesteś zwolniony z troski o tych ludzi, którzy nie znają Boga? W tym wywiadzie z Johnem zapytałem go w pewnym momencie, co chciałby powiedzieć chrześcijanom w Polsce, czy w ogóle żyjącym w zachodnim świecie. I on powiedział, wiesz, czytałem taką historię z czasów II wojny światowej. Jeden z niemieckich miast, kościół ewangeliczny, był bardzo blisko ulokowany takiej rampy kolejowej, na której każdego tygodnia byli w tych wagonach byli przetrzymywani Żydzi, którzy byli wywożeni do obozów koncentracyjnych. Te wagony stały albo powoli przejeżdżały, a ten kościół był bardzo blisko, że tak powiem, ulokowany i ci ludzie w tych wagonach widzieli tych ludzi, którzy są w tym pobliskim kościele. Krzyczeli, prosząc o, błagając o ratunek. Wiesz, co zrobili chrześcijanie? To bardzo przeszkadzało w prowadzeniu nabożeństw. Postanowili głośno śpiewać. Zwróciliście uwagę, że mamy coraz bardziej rozśpiewany kościół, coraz lepszą muzykę wykonujemy. A coraz mniej idziemy do świata, w którym ludzie nie znają Ewangelii. To nie jest normalne, że tak niewielu chrześcijan obchodzi to, co się dzieje z ludźmi, którzy nie znają Pana Boga. Pamiętam, chyba 5-6 lat temu miałem możliwość bycia w Australii, prawdopodobnie pierwszy, ostatni raz, ale usłyszałem tam o małej dziewczynce, chodziła do przedszkola. Tam już w ten czas, to jest jeden z najbardziej komunistycznych krajów świata praktycznie. Najbardziej ludzie są z takiej opresji, jeśli chodzi o ludzi, którzy nimi rządzą. I ta mała dziewczynka poszła do przedszkola i zaczęła mówić innym dzieciakom o Panu Jezusie. Zawezwano rodziców i chciano wyrzucić tą małą dziewczynkę z tego przedszkola, bo to nie jest politycznie poprawne. Rodzice milczeli, ludzie w kościele milczeli, ale ta mała, 4-5-letnia dziewczynka nie milczała. Bo ona chciała powiedzieć tym swoim koleżankom i kolegom o Jezusie, który jest taki dobry. Może masz dar administracji, zarządzania, świetnie. Ale czy ten nakaz Jezusa, aby iść i głosić Ewangelię, ciebie z tego powodu nie dotyczy? Bo jesteś dobry w tych innych rzeczach. Billy Graham mówił, że żyjemy w pokoleniu, które jest pozbawione zielonej Ewangelii. Większość ludzi, wśród których żyjemy, nie słyszała Ewangelii. Jeden z najbardziej takich poczytnych tygodników chrześcijańskich, Christianity Today, zrobił takie badania i powiedział, że tylko 2% chrześcijan zwiastuje Ewangelię w regularny sposób. Dotyczy to badanie tych czytelników tego największego periodyku chrześcijańskiego. Wiesz, co jest największym dowodem na upadek wielkiego posłannictwa? Jest to moment, w którym stoisz przed lustrem i patrzysz na tego, którego tam widzisz. Z tym pytaniem, na ile ten ktoś zwiastuje Ewangelię. Jeżeli nie zwiastujemy Ewangelii, tak jak mamy to czynić, to co robimy? Spróbujmy włączyć taki radar życia, który zeskanuje te rzeczy, które są obecne w naszym życiu jako chrześcijan. Co jest na ekranie tego radaru? No mamy tak, czytanie Biblii, czas na modlitwę, chodzenie do kościoła, śpiewanie, ofiary, rozmyślanie nad Bożym Słowem, sponsorowanie biednych dzieci, dzieła dobroczynne, uwielbienie. Wyglądamy na szczęśliwych, jak ktoś nas zobaczy w niedzielny poranek. A co jest najważniejsze w chrześcijańskim życiu, jakie obejrzamy, oglądamy dzisiaj w kościele? Ciasteczka i kawusia po nabożeństwie. W sprawiedliwości kościołów już nawet teraz tego nie robią. Tak się przestraszyło. Czy to jest centrum chrześcijańskiego życia? Moment, w którym możemy oglądać najwięcej ożywienia wśród chrześcijan? Kawa, ciasteczko po nabożeństwie? Nie martwcie się, kawa nadchodzi, mam nadzieję, po nabożeństwie. Dlaczego przestaliśmy głosić Ewangelię? Co się stało z naszym pójściem do świata, do ludzi, by zanieść im Ewangelię? Co się stało? Dlaczego z radarów życia wielu chrześcijan dzielenie się Ewangelią w ogóle zniknęło? Jakie są tego konsekwencje? Fakty są takie, że 98% chrześcijan
nie zwiastuje Ewangelii w regularny sposób. Jaka konsekwencja? Coraz większy spadek chrześcijan w tym, co nazywamy zachodnim światem. Spadek ilości ludzi, którzy uczęszczają do kościoła. Pomimo podejmowanych różnych akcji, działań przez kościoły. Liczba nowo nawróconych ludzi w naszym zachodnim świecie każdego roku idzie w dół. A rośnie liczba ludzi, którzy nie znają Ewangelii. Każdego dnia, każdego roku. Czy te fakty, czy te trendy, czy te tendencje są dziełem przypadku? Po prostu tak się zadziało? Czy są też konsekwencją tego, że przestaliśmy dzielić się Ewangelią? Jak to się stało, że 98% z nas nie zwiastuje Ewangelii? Jak doszło do tego? Jedną z przyczyn jest to, że myślimy, że wszyscy, którzy są obok nas, to robią. Jeżeli oni to robią, to dlaczego ja miałbym to robić, nie? No i tak, wszyscy to robią. Jak jeden nie będzie robił. Problem w tym, że większość tak myśli. Większość z nas, indywidualnych ludzi i również wspólnot, nie jest odpowiedzialna przed nikim, czy to robi, czy to nie robi. Jak będziesz obgadywał, czy niemoralnie żył we wspólnocie w kościele, zostaniesz postawiony przed dyscypliną kościelną, zostaniesz skonfrontowany, tak. A jeżeli chodzisz do kościoła przez 5, 10, 15 lat i twoje życie nie przynosi żadnego owocu dla Pana Boga, nie przychodzą do Boga nowi ludzie przez ciebie, to jesteś w jakiś sposób, że tak powiem, upominany, czy zachęcany, konfrontowany z tym faktem? Wyłączają u was w kościele, jak ktoś przez 10 lat nikogo nie przychodził do wspólnoty? A z powodu innych spraw stosujemy dyscyplinę, prawda? Tego nikt nie kontroluje, nikt nie mierzy, nikt nie kontroluje. I dlatego, skoro nikt tego nie mierzy, nie kontroluje, to nie jest zauważone. To nie jest ważne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakaś ładna, elegancka dzielnica takich parterowych, małych, prywatnych domków, niekoniecznie małych, ale domków prywatnych, wolnostojących, i jest trzecia w nocy. I widzisz, jest mocno przeszklony ten dom i widzisz, że wybuchł pożar w tym domu. U góry są dzieciaki, trójka dzieci. Rodzice się obudzili. Ten dom płonie. Widzisz, jak ci rodzice zaczynają przestawiać meble w głównym pokoju. Co byś myślał o takich rodzicach i o takiej rodzinie, którzy w takiej sytuacji zmieniają miejsce, w którym stoją ich meble? W living room. Co byś o nich myślał? Idioci. Śmiało. Idioci. Idioci. Taki pewien już nieżyjący pastor kościoła norweskiego, David Watson, powiedział takie zdanie. Bardzo prowokacyjne zdanie. Wszystko inne, co my robimy w kościele, w porównaniu z ewangelizacją, wygląda jak przesuwanie mebli w budynku objętym pożarem. Tu nie chodzi, że inne rzeczy są nieważne. Tu chodzi o priorytet. Jedną z największych konsekwencji tego, że nie zwiastujemy Ewangelii, jest to, że powstają i są zwiastowane fałszywe Ewangelie. Skoro prawdziwa nie jest zwiastowana, to są inne zwiastowane. Jak powstają takie Ewangelie? Życie nie znosi próżni. Nie ma w naszym naturalnym środowisku próżni. Życie nie znosi pustki. Biblia mówi, że serce człowieka ma taką przestrzeń dla Pana Boga, dla Ewangelii. I gdy ta przestrzeń nie jest wypełniona, a próżnia nie istnieje, to ta przestrzeń zaście coś do siebie, prawda? Księga Kaznodzieja Salomona 3,11 mówi tak. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Ludzie mają świadomość, mniej czy bardziej, tego, że jest Bóg i szukają Boga, duchowego życia, duchowej rzeczywistości. Jest w nas ta tęsknota. Jeżeli nie słyszą prawdziwej Ewangelii, to wytworzą własną i zaczną tym się dzielić z innymi, by wierzyli w to, co oni wierzą. I to się dzieje.
Jeżeli nie idziemy i nie wyjaśniamy ludziom Ewangelii, gdy ludzie szczerze pytają i szukają tej duchowej rzeczywistości, a nie słyszą o tej rzeczywistości, nie są zdradzani z tą rzeczywistością przez moje i Twoje słowa, moje i Twoje życie, to uchwycą się fałszywych nadziei. Fałszywych prawd. Co gorsza, część kościołów przyjęło te fałszywe, niechrześcijańskie Ewangelie i uczyniło z nich część swojego zwiastowania. Jezus wiedział, że istnieje takie niebezpieczeństwo, dlatego powiedział, dał ten nakaz, by zwiastować prawdziwą Ewangelię. Jakie są Ewangelie fałszywe? Liberalna Ewangelia. Wszyscy są chrześcijanami. Dlaczego? No bo w jakim kraju się urodziliśmy? No w chrześcijańskim. To jest taka liberalna Ewangelia. Kolejna Ewangelia to jest Ewangelia dwukrotnej obecności w Kościele. Słyszeliście taką Ewangelię? Przy urodzinach i przy pogrzebie. Jesteś kim? Chrześcijaninem, prawda? Jest Ewangelia, która mówi, że jeżeli takiego uczestnictwa, jeżeli uczestniczysz w pewnych praktykach religijnych, jaki jest wniosek? Jesteś kim? O, chrześcijaninem. Lubimy, powtarzamy takie zdanie. Praktykujący, znaczy wierzący, nie praktykujący, tak? To jest tyle sensu, gdybyś powiedział, że jestem, nie wiem, dziewicą, ale nie praktykującą, albo jestem alkoholikiem nie praktykującym. Czy abstynentem nie praktykującym. Tyle ma to sensu. Wierzący, nie praktykujący. Następna Ewangelia. Przyjdź do Jezusa, on uczyni siebie bogatym. Prosperity Gospel. Kolejna Ewangelia. Ewangelia dobrych czynów. Po prostu zapracuj na Niego. Kolejna Ewangelia. Jezus Ciebie kocha. Nic nie musisz zmieniać tak naprawdę w swoim życiu. Jesteś dobry, to jeszcze Pan Bóg Ci czegoś więcej dołoży dobrego do Twojego życia. Ewangelia typu życie usłane różami. Po prostu, po nawróceniu, życie jest piękne i bez problemu. Ewangelia przynależności do Kościoła, do denominacji. Jeżeli jesteś częścią jakiejś wspólnoty Kościoła, no to jest sprawa załatwiona, prawda? Ewangelia prawidłowego wyznania. Wyznasz, że Jezus jest Panem, jesteś zbawiony. No jeszcze Pismo się podobało. Już nic więcej nie musisz dziać w Twoim życiu. Powiedziałeś właściwe słowa. Ewangelia przewagi dobrych czynów nad złymi czynami. Ewangelia stylu życia. Wszyscy są, powinni być piękni, zdrowi, uśmiechnięci, tylko jakoś niepełnosprawni za bardzo do tego obrazu nie pasują. No i pewne fragmenty Bożego Słowa. A Jezus mówi o krzyżu. Jak często dzisiaj słyszysz zwiastowanie o krzyżu? Jak to się stało, że tak łatwo zapomnieliśmy o ostrzeżeniu z Galacjan 1:6-9? Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. To naprawdę jest w Biblii napisane. Miliony niechrześcijan ufają tym Ewangeliom i mają nadzieję, że zajadą się w niebie. Niestety idą do wieczności, w której nie ma Boga, do piekła. Dlaczego tak się dzieje? Nie słyszeli prawdziwej Ewangelii. A dlaczego nie usłyszeli, nie słyszeli prawdziwej Ewangelii? Bo staliśmy się pokoleniem chrześcijan, które przestało dzielić się Ewangelią. Dlaczego przestaliśmy się dzielić Ewangelią? Czy dlatego, że brakuje nam pieniędzy? Czy dlatego, że nie mamy dostępu do szkoleń, dobrych materiałów, mamy internet, wideo, DVD, telewizję, radio, satelity, programy? Mamy taki dostęp, jakiego nigdy nie mieliśmy, do rzeczy, które mogą być nam pomocne w dzieleniu się Ewangelią. Nie zwiastujemy Ewangelii, bo brakuje nam mocy? Jeśli chodzi o Boga, to nic się nie zmieniło. Jest dany Duch Święty, tak jak było w Dziejach Apostolskich. Po co? Abyśmy się dzielili Ewangelią, żebyśmy byli świadkami.
Stąpi na was moc Ducha Świętego i co będzie tego efektem? Będziemy świadkami. Będziecie mi świadkami. Nie jest też tak, że nakaz Jezusa jest dla nas niezrozumiały, że tego nie jest zbyt trudny, żebyśmy go pojęli. Po prostu mamy iść dzielić się Ewangelią. Też nie jest tak, że brakuje ludzi, którzy byliby chętni, by ją słyszeć, prawda? Mamy już, no nie wiem, prawie 8 miliardów ludzi, tak? Nie brakuje. To nie jest tak, że jesteśmy sami, zostawieni. Jezus mówi, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No więc jakie jest logiczne wytłumaczenie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zwiastowanie Ewangelii? Zaniedbanie tego zwiastowania Ewangelii, wypełnianie tego wielkiego nakazu, posłannictwa. Wiesz, im bardziej jakby próbujesz zgłębić, postudiować tę kwestię, to dochodzisz do wniosku, że dzieje się to z powodu władz i zwierzchności duchowych, za którymi stoi wróg, nieprzyjaciel, kłamca, diabeł. Żyjemy w takim czasie, gdy coraz częściej mówi się o tak zwanej wojnie hybrydowej, tak? To nie jest konwencjonalna wojna. To nie chodzi tylko o jakieś elementy militarne, ale chodzi o informacje i chodzi o kontrolowanie zachowania i myślenia ludzi. I diabeł w taki podstępny sposób coraz bardziej kontroluje nasze myślenie jako chrześcijan w tej kwestii dzielenia się Ewangelią. A jak to robi, to kontroluje nasze czyny. A jak kontroluje nasze czyny, to kontroluje nasze zachowanie. Kontroluje wieczność. Czy jest w ogóle wojna? O jakiej wojnie ty możesz mówić? Jeszcze nic się nie zmieniło, jest wojna o duszę człowieka. Nic się nie zmieniło od samego początku. Ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelii naprawdę idą do wieczności, w której nie ma Boga. Coraz więcej w chrześcijańskich kręgach, nie wiem, zielonych ludzików. Wiecie, bardzo często Kościół przestaje być łodzią ratunkową, statkiem ratunkowym. Coraz bardziej go zaczynamy przerabiać na taki, no nie wiem, pasażerski, luksusowy wycieczkowiec. To ma być łódź ratunkowa. Bardzo lubię taką definicję Kościoła. To jest takie jedyne miejsce, które istnieje dla tych, którzy jeszcze do nie należą. Podoba ci się taka definicja Kościoła? To jedyne miejsce, które istnieje dla tych, którzy jeszcze do nie należą. A myślimy, że to miejsce przede wszystkim dla nas, nie? Idźcie za mną, mówicie się z Nazaretu. Na sprawie, że staniecie się rybakami ludzi. I stąpi na was moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Wiesz, że to są pierwsze i ostatnie słowa, jakie Jezus powiedział do swoich uczniów? Dzisiaj wieczorem albo jutro zena. Staniesz przed lustrem, nałożysz pastę na szczotkę do zębów. Spójrz na tego kogoś, kto tam stoi z tą szczotką. W kontekście tego, że mam dzielić się Ewangelią. Co tam widzisz? Kogo zobaczysz?